Dobra wiadomość dla rodziców maluszków. W naszym mieście już 1 czerwca rozpocznie działalność Nowy Żłobek. Dzięki programowi Maluch na Uczelni placówkę poprowadzi oddział regionalny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Łomży. W tej chwili jesteśmy na etapie otwarcia żłobka w budynku przedszkola. Przygotowaliśmy budynek do tego, by od 1 czerwca można było rozpocząć zajęcia z dziećmi naszych pracowników i studentów. Realizujemy w ten sposób program ogłoszony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Maluch w przedszkolu. Program ten właśnie ma na celu, by służyć, powiedzmy sobie, rodzicom dzieci, które będą w tym przedszkolu, a rodzicami najczęściej będą studenci lub też pracownicy. Program ten jest realizowany dla dwóch uczelni, dla Wyższej Szkoły Ochrony Zdrowia i Wyższej Szkoły Agrobiznesu tuż po sąsiedzku obok. Pierwszeństwo, powiedzmy sobie, będą miały dzieci właśnie pracowników i studentów tych dwóch uczelni. No, cieszę się z tego, że otrzymałem od pani minister podziękowanie za to, że uczelnia moja widzi taką potrzebę, że wychodzi naprzeciw, prawda, interesom społecznym zarówno pracowników, jak i również studentów. Świadczy to o tym, jak podkreśla pani minister, o dokładnym zrozumieniu interesów, prawda, pracowniczych i interesów grup studenckich dla tych uczelni, o których tutaj wspomniałem. No, wielkość uczelni mierzy się nie tylko poprzez jakość kształcenia, prawda, poprzez wysokie wyniki, ale również i tym, że potrafimy wczuwać się, prawda, w potrzeby społeczne tego środowiska. Dzięki realizowanemu projektowi w żłobku Pacenka znajdzie opiekę 15 maluchów. Placówka znajduje się na ulicy Studenckiej 11, na piętrze prowadzone jest przedszkole, a więc zapewniamy jak gdyby kompleksową edukację i opiekę nad dzieckiem właściwie od początku, więc do lat 3, a później również w ramach przedszkola Pinokio, który już jest tutaj prowadzony od 2 lat. Koszt żłobka od 1 czerwca do końca roku będzie wynosił zaledwie 100 zł, gdyż 400 zł pokrywa Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach dofinansowania dla każdego z rodziców tejże opieki. Żłobek Pacenka prowadzony przez Oddział Regionalny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Łomży powstał z myślą o rodzicach, którzy chcą studiować lub wrócić na rynek pracy, a jednocześnie zapewnić najlepszą opiekę swojemu dziecku. Żłobek zostaje wyposażony właściwie kompleksowo, jako zupełnie w nowe mebelki, w nowe sanitariaty, w nowy plac zabaw ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu Maluch na Uczelni. Mebelki właściwie jedne, które tu są za moimi plecami, już jak gdyby są. Część jeszcze mebli zostanie przywiezionych w przyszłym tygodniu. Zapewniamy pełne bezpieczeństwo dla dzieci. Żłobek w swoich wymaganiach dzieli jak gdyby grupy żłobkowe na miejsce zabaw i spożywania posiłków, jak również mamy odrębną salę, która sądzę zostanie też tutaj pokazana, sala, gdzie dzieci śpią. Opieką będą stanowiły pielęgniarka, która ma z długim stażem, przygotowana jest do opieki nad dzieckiem, jak również pani popedagogice, która stanowi no, możliwość tego, żeby to dziecko było tutaj w bezpiecznym, dobrym miejscu. Mamy zapewnioną wózkownię, zapewnione są miejsca, w których będą mogły dzieci spokojnie być przewijane, będą utrzymane w czystości. W każdej łazience jest kabina natryskowa, są toalety, są zabezpieczone beciki, gdzie będzie można przewijać te dzieci, a więc dziecko powinno się czuć tutaj dobrze. Zachęcamy również rodziców do tego, żeby przez pierwsze dni mogli zobaczyć, jak wygląda ta opieka i będą mogli również uczestniczyć jak gdyby w pierwszych dniach zajęć prowadzonych razem z tymi dziećmi. Według zapewnień dyrekcji żłobka oddanie pod opiekę dziecka nie powinno się wiązać z żadną niepewnością rodzica. I dlatego wszyscy zainteresowani są zapraszani do siedziby placówki.
wizytówki. Pierwsze spotkanie organizacyjne przewidziano na czwartek 28 maja na godzinę 15:30.